W Davos rozpoczyna się 54. Światowe Forum Ekonomiczne. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Szwajcarskie Davos. To tu przez kilka dni politycy, biznesmeni i ekonomiści rozmawiać będą na tematy dotyczące bieżącej sytuacji na świecie. Na pewno nie zabraknie kwestii konfliktu na Bliskim Wschodzie, tym bardziej, że swój udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent Izraela. Wśród tematów pojawi się również wojna na Ukrainie, którą osobiście reprezentował będzie prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Do Szwajcarii przybędzie także m.in. sekretarz stanu USA Antony Blinken, prezydent Francji Emmanuel Macron czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jutro do uczestników wydarzenia dołączy polska delegacja. Na jej czele stanie prezydent Andrzej Duda. W trakcie trzydniowej wizyty na marginesie forum polski przywódca spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO, prezesem Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej, a także z prezydentami Mołdawii, Litwy, Łotwy, Chorwacji czy Singapuru. 54. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos zakończy się 19 stycznia.